bar, knajpę. Miejsce spożywania wielu napojów, które potrafią doprowadzić dorosłego człowieka do płaczu. I Gwiezdne Wojny. Widoki są nieziemskie, tak, bo to Gwiezdne Wojny. Ale peceta potrzebujecie też z Gwiezdnych Wojen. Tak, Gwiezdne Wojny, format 21:9, ale muszę wam powiedzieć, że chyba 2 albo 3 odcinki, jak pamiętam, mam nagrane w tym formacie i będziemy zmieniać ten format standardowy, czyli 16:9. Gierka, zresztą od 2 albo 3 lat, moim zdaniem, zanim się akcja zacznie, chociaż dzisiaj takiej akcji mocnej nie będzie. Ci, co interesują się wieloma gatunkami growymi, wiedzą, że od 2-3 lat mniej więcej jest dramat, jeżeli chodzi o optymalizację. No tutaj najmocniejszy sprzęt i w zasadzie tylko w chwili wyjścia, później zaczynają się schody. No i tutaj podobnie, początek chwaliłem, prawdę mówiąc, ale czym dalej w las, to za chwilę wejdę do tego kanału i powiem, no, ciutek za ciasto. Przejdziemy na nowy format, ale na zwykły format. Chociaż ja uważam, że Gwiezdne Wojny są stworzone faktycznie do formatu 21:9 i Krystyna w tym formacie razem z Rexiem wygląda najlepiej, no ale nie ma wyjścia. Była też nowa łatka, która ciutek poprawiła i również Nvidia, z tego co zauważyłem, ciutek poprawiła. Ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało na PS5 Pro. I na zwykłym PS5 jak to wygląda. No ale konsole, pamiętajmy, to nie PC. Dlaczego? Będzie czas, dzisiaj to pogadamy. Na razie akcja. Find the back entrance, slice the terminal in his tower. Steal the file marked SK01. Good luck. Who? Wait, are you the one who hired me? Hello? Okay. Hey, Waka. Thanks for the help. You almost got me killed. Ah, guess Gorak still remembers me. Just tell me how to get into his stronghold. It's in the Pike District. The main entrance is next to that imp checkpoint at the city entrance. That place is full of opportunities for someone like you. But if you're on the Pike's bad side, they won't let you just walk in. I'm sure I can handle it. Nasze zadanie dzisiaj to dostać się do pewnej bazy. Nie będzie to jakoś mocno skomplikowane, ale trzeba będzie uważać, trzeba będzie się trochę czaić. Krystyna razem z Rexiem, wydaje mi się, że dobrze przeprowadzą akcję. Będzie również gra w karty, którą nie rozgryzłem od razu na początek, ale do tych kart jeszcze podejdę. Ale pokazałem wam, bynajmniej stracimy parę groszy. Nie będzie to duża suma, także spokojnie będzie można nie denerwować się i czekać na 14, że na przykład ktoś dostanie, albo 15 na przykład i wyrównają mu się straty. No ale strata pewna będzie. No ale musiałem spróbować, jak to wygląda i czy zawodnicy grają uczciwie, czy oszukują. To właśnie miejsce karciane. Zagramy. Później zacząłem to rozgryzać pomału, ale nie było już jak tego rozwiązać. Karty nie szły, ale próbowaliśmy coś z tym zrobić. Prawdę mówiąc, na wstępie od razu to nie trzepnęłem. Chociaż wiedziałem, że te znaczki mają być takie same i tak dalej. Ale stawka nie była duża, także mogliśmy to spokojnie zaryzykować. Krystyna ciutek w kosmosie już zarobiła, także mogła to stracić. Jeżeli chodzi o graczy siedzących przy tym stole, nie oszukiwali, co mnie bardzo cieszyło. Akcja nie będzie przy tym stole jakaś mocna, także możemy wrócić do konsoli PS5 Pro. Tak, zapowiedzieli konsolę PS5 Pro. Ja akurat gram Gwiezdne Wojny na PC-cie, ale ci, co znają Stefana ze starego kanału, jeszcze wtedy tego dużego, i to wiedzą, że Stefan gra na wszystkim, czyli konsole wszystkie i PC. PC jest za drogi do grania i dlaczego to wytłumaczyć graczom, którzy chcą się czegoś nauczyć? Konsola ma jedno ustawienie, znaczy jedną moc, o, może tak, a dwa ustawienia chyba. Jedną moc, konsola nie ma taka, owaka, będzie tylko zwykła, na przykład PS5 i PS5 Pro, tak było przez PS4 zwykłe i PS4 Pro. I tam twórcy muszą zoptymalizować tak, żeby chodziło wam na tym sprzęcie. Może oczywiście gdzieś szwankować coś, może na PC-cie szwankują często gęsto wszystkie gry w zasadzie. Zawsze, w dzisiejszych czasach wszystkie gry, prawie wszystkie są niezrobione, każda ma jakiś szwank. Jest to wina tego, że za daleko chyba twórcy zabrnęli, wydają za szybko. Gry są potężnie rozbudowane i później brakuje czasu, pieniędzy. Dlatego my gracze, niektórzy podeszliśmy do tego tak, że gramy w gry kilkuletnie albo szlagier jakiś gigantyczny. A jeżeli chodzi o peceta, to możliwości pecetowych jest wiele. Jeden może mieć tak, jedną kartę, a inny procesor, inne ramy i tak dalej, i tak dalej. I całokształt tego peceta jest taki, że pecety jest wiele możliwości peceta. I tutaj twórcy optymalizują pod średnią.
często gęsto nawet dobre pecety na danych produkcjach niestety mają zadziory. U mnie ta produkcja chodzi dosyć dobrze, ale bez nagrywania. Przy nagrywaniu już zacząłem szwanki zobaczyć. Program nagrywający trochę bierze, ale ona powinna mieć dużo więcej klatek niż posiada. I czytałem też na ten temat, że gracze mówili, że optymalizacja jest potrzebna, chyba na wszystkich platformach. No i była optymalizacja na PC-cie, konsolach obu. Jest ciutek lepiej na PC-cie. Na konsoli nie wiem. Mam PS5 i Xboxa oczywiście, ale nie mam tej gry na PC-cie. Ale kupię tą grę na własność, bo gram z abonamentu, ale to jest dobra gra. Jeżeli chodzi o fabułę i wszystko jest dobre, tylko że kupię ją za jakiś rok, dwa, jak ją zoptymalizują całkowicie. A czy ją zoptymalizują całkowicie? To wszystko zależy. Niektóre gierki twórcy optymalizują i robią, a niektóre nie, zostawiają samopas i gra pada. Wygląda jak wygląda i na ten tak to wygląda. Także jeżeli chodzi o konsolę, tak, to po prostu konsola jest jedna. Muszą twórcy zoptymalizować, albo do widzenia im powiedzą. A PC-tów jest tyle, że gracze, twórcy powiedzą, kup se nowy procesor, jak to mówił kiedyś mu znajomy, albo kup se pan nową kartę, tak ci powiedzą. I konsola kosztuje, nawet ta najdroższa PS5 Pro 4 będzie kosztowała, a PC za 4000. Ostatnio trafiłem na takiego teksta, to dla mnie był bandytyzm w zasadzie. Gracz napisał, że za 4000 to on sobie stworzy ekstra peceta i gry ma za darmo wszystkie. No. Jak, kurwa, piractwo tego i legalnie to pisze i ci, co puszczają, nie reagują? Tak, dzisiaj są ważniejszy niż honor, ojczyzna i to cokolwiek innego ma, aby dał suba. Tak to jest po prostu. Na PC-cie dlatego, tak, będą walczyli niektórzy o 30 klatek, ale chodzi o to, że pirat jest na PC-cie dostępny, na konsoli pirata nie ma. I tu jest właśnie te przesłanie. Grając na konsoli w dobrej jakości, czyli mając dobrego telewizora, jak postawimy sobie obok peceta bardzo wysokiej półki, tak jak ja posiadam do 4K, chociaż on się już nie daje do 4K. W ciągu 7 lat, mówiłem chyba też na innym filmie, 6 lat, 3 karty z górnej półki wymieniałem, żeby grać ciągle w czołowej, a jeszcze zostaje procesor i inne sprawy. Co to oznacza? Dasz radę kupić ze 3 telewizory z najwyższej półki i do tego wszystkie konsole. Wszystkie, czyli Xbox, Playka i Switch. Każda platforma ma oczywiście wszystkie gry, i oprócz tego swoje dochodzące. I tak jest na PC-cie, Xboxie i konsoli. Ale to sprawa bardzo ciężka, dlatego że ty musisz być myślącym człowiekiem, inaczej w internecie trafisz na głąba, który będzie ci mówił, że tak ma być, bo on na tym się zna. Także nie należy słuchać również mnie, a należy robić tak, co każdy robi, czyli włączyć swoje komórki i myśleć, ile się wydaje na sprzęt grający, by grać dobrej jakości. To wszystko, jeżeli chodzi o taką sprawę techniczną, bo Gwiezdne Wojny to, wiadomo, konsola też z Gwiezdnych Wojen, karty przegraliśmy! A kto kazał grać? Justyna, kuciwa! Hazardziska. Oczywiście, jeszcze tylko dokończę, że tak, oczywiście grając na PC-cie z najwyższej półki jest różnica na dobrym jeszcze monitorze. Pamiętajcie o tym, że monitor jest bardzo ważny, wielu graczy kupuje PC-ta, stworzy do Full HD, ino, monitor ma słaby i za dwa lata, za rok nawet, jak wychodzą gierki topowe, to już walczą, żeby mieć 40 klatek na średnich ustawieniach. I jeszcze ten monitor jest słabej jakości, także po prostu gówno widzą. Gówno, po prostu gówno widzą. Czy żeby wiedzieć, jak to wygląda, ja pamiętam takiego gracza akurat z gier wyścigowych, który mi próbował zawsze wmawiać, że na konsoli wygląda tak samo jak na super PC-cie. Inaczej mu nie wytłumaczy, jak postawić jego, trzeba by przed dobrym PC-tem, z dobrym monitorem, konsoli, z dobrym telewizorem. PC zawsze będzie lepszy, ale PC jest za drogi, jeżeli chcecie grać w wysokiej rozdziałce. A grając dzisiaj Full HD na monitorach jakieś 19 cali, to się kompletnie nie opłaca. Szkoda tego zachodu. Lepiej kupić tą konsolę za najtańszą, nawet za 2,5 tysiąca i do telewizora jakiegoś, co macie średnie półki, nawet podłączyć. Będzie zajebiście po prostu to wygląda. Chciałem wejść. Nie dali! To tyle ze spraw technicznych. Dzisiaj, jako że Stefan nieraz powtarza, że każdy odcinek jest inny, każdy gameplay jest inny, stara się pokazać to niejak w niektórych miejscach, że każda gra jest taka sama. Dlatego dzisiaj żeśmy porozmawiali o PS5, chociaż rozmawiałem o PS5 Pro ostatnio też na innym kanale podczas ogrywania obcego. Teraz mamy się włamać. Będzie skradanie, Krystyna i Reksio zaczynają swoją akcję, a w kanale są pajęczyny. Dlaczego? Są tu po prostu duże pająki.
been told you arrived. There's a way in on the second floor terrace. It will take you where you need to go. Okay. How long have you been watching me? Right. Rejon, gdzie jesteśmy, w ogóle ta akcja bardzo mi się podobała, ta skradanka. W następnych misjach, na których będę, nie do końca mi się wszystkie podobają, ale jeżeli chodzi o przygodę naszej bohaterki Krystyny, bardzo mi się wiele miejscówek w ogóle podoba. Ta miejscówka, gdzie jesteśmy, również mi się podoba. Postaram się... No, czy postaram się? No, będę musiał po prostu zrobić to na cicho, dlatego że złapać mnie nie mogą. Czyli postaramy się, aby nas nie zauważyli. Przekradać będziemy się bardzo dyskretnie, spokojnie, razem z Rexiem, który jest świetnym, oddanym zwierzakiem. No, zobaczył, co? To, że on nas lekko zobaczył, jest trochę oddalony, to w panikę od razu wpadać nie musimy, ale lepiej się schować, prawdę mówiąc, bo on może podejść bliżej. To nie jest trudna misja, tylko trzeba uważać, bo on może raptem jednak być obrócony w naszą stronę. Widzę z dosyć dużej odległości. Dlatego trzeba być przygotowanym na to, że jakby co, żeby mieć miejsce, gdzie się schowamy. Tutaj trzeba przejść kilku... Przy okazji chyba dwóch skasujemy. Nie to, że ich wykończymy definitywnie, ale po prostu Krystyna ich uśpi ciosem w tylną część czaszki i dwóch lub trzech klientów pójdzie spać. Spacerując tymi kanałami, muszę powiedzieć, że czuję się jak w Obcym Izolacja, którego też ogrywam. Zresztą Obcego Izolacja to ja prawie na pamięć znam, chociaż też ginę. Ale taki klimat tymi kanałami tak już czuję, że jakbym wszedł w Obcy. Fakt, że ci niektórzy przeciwnicy są obcy, no bo to obcy. Ale nie Izolacja. Ten jeden, który tam jest z bronią białą, on jest silny dosyć. Nie wiem jak silny, ale z jednym w dalszej misji spróbowałem walki i zrezygnowałem, prawdę mówiąc. Chciał mi obciąć głowę po prostu. Tutaj trzeba dobrze wyczuć tych, co chodzą. Oni jednak... Szkoda stracić terenu, trochę misji. Musimy wyczuć, jak oni idą, następnie przemknąć, ale to nie koniec. Tu jest jeszcze kilku. Samo wejście po prostu trzeba wyczuć, jak oni się poruszają i tam jest kilku, chyba dwóch dokładnie. Pod rząd, których trzeba skasować. To oni cały czas się gdzieś poruszają. Jeden się porusza, a drugi może siedzi o tako. Ale siedzi nam na drodze. I wtedy już idziemy w stronę celu. Tutaj nie wolno się dać złapać, szczególnie tym dwóm chodzącym, bo oni tych dwóch z tymi mieczami zaraz wezwą. No i będzie rzeź po prostu. Mój cel już widzę, teraz tylko obserwuję tamtych. Czy zdążę przelecieć? No dobre pytanie, lecę. Muszę go skasować. Tam jest jeszcze kamera, czujnik ruchu. Tutaj muszę skasować tego tak, ale oni zauważyli mnie, ale tylko lekko. Teraz muszę wyczuć całą sprawę. To nie jest proste. Jest ryzykowna akcja. Rexi oczywiście jest z nami. Kryśka w akcji. Teraz trzeba wyłączyć tą kamerę, gdyż inaczej wpadniemy. Rexio wyłącza kamerę, a my lecimy za pacjentem. Tamci jeszcze myślą o nas, kogo widzieli.
Teraz Kryśka, krok w krok. Ale iść czy nie iść? No nie wie, bo ten się czai. Take him down, Nix. No i jednego chwasta mniej. Tak, ale to cieniasz zwykły. Tu jest jeszcze drugi taki cieniasz. Stoi, chyba buty czyści. Sprawa jest prosta. To znana technika z wielu przygód. Trzeba zagwizdać. Ale tu mamy Reksia. My gwizdżemy. Reksio odwraca uwagę. My lecimy na niego. Jep! Z kolanka. Teraz już w zasadzie droga jest otwarta, ale musimy jeszcze wskoczyć i pójść wyżej. Po lewej stronie chodzi tych dwóch. Trzeba na nich uważać. Mogą zauważyć. A tam z prawej strony stoi dwóch z mieczami. Skąd wiem? Wlazłem raz na nich. Boże, jaka rzeźbiła. Ale Kryśka żyje. Spokojnie. Tutaj po prostu siedzimy przez chwilę z Krystyną. Możemy oczywiście śpiewać, kto od was chce. Dlatego, że szkoda byłoby to stracić. Oni się poruszają. Widzą dosyć daleka. Nie aż bardzo daleko, ale jednak daleko. A ja muszę wskoczyć tutaj i pójść wyżej. Boję się tego, że wchodząc na to oni mnie zauważą, a tutaj, w tej misji, oni nie mogą nas zauważyć. Dlatego siedzimy. Można śpiewać, można grać w karty na przykład. Misji tego rodzaju tu jest sporo, znaczy takich skradankowych i bardzo trzeba na czuja, znaczy bardzo spokojnie iść, nie dać się złapać. Z jednej strony dobrze, trzeba przeliczyć całą akcję, przewidzieć ruchy przeciwników, przygotować odpowiednio się do misji, poznać teren. Reksio też musi pomagać, bo on otwiera różne drzwi i atakuje przeciwników. No i wskazuje nam, gdzie są przeciwnicy, tak jak i teraz. Są już blisko. No dobrze, oni poszli my na górę. Prawdę mówiąc, te wejście tutaj tak od razu było niezauważalne. Nie dostrzegłem od razu, że trzeba iść tędy, ale przyjrzałem się, patrzę, te schodki takie. Mówię raczej tędy. Tam w prawo też poszedłem, tam jest klient, nawet dwóch. Jednego można skasować, ale to bez sensu, bo to nam nic nie daje. Teraz dojść trzeba terenem bezpiecznym w miarę. Tutaj chyba nikogo nie ma. Ale skradamy się na wszelki wypadek. This looks like the way in. Nie ma nic gorszego niż to otwieranie. Tutaj jest proste, ale można trafić na bardzo trudne. I stać przy tym kluczu, z tą szpilką przez 3 minuty na przykład. Teren, gdzie jesteśmy teraz, prawdę mówiąc, przypomina mi trochę Obcego 3 film, bo gry nie ma takiej opcji 3 film, Obcy 3. I tutaj tak się czuję, jak w tym więzieniu. Takie kolory tego, tak mi to przypomina. Bohaterka ciutek też podobna, prawdę mówiąc, chociaż tamta się na łyso ostrzygła później, ze względu na wszy chyba, albo inne choroby. Znaczy w filmie. Tam w więzieniu, no choroby wiadomo, różnego rodzaju, no i obcinali na łyso. I tutaj też jest taki klimat takiego więzienia z filmu Obcy 3. Cały czas oczywiście oprócz misji
zbieramy towar, który później będziemy mogli wykorzystać lub sprzedać. Jest w każdym rejonie jakiś handlarz, który sprzedaje różne duperele, ale możemy też właśnie mu coś sprzedać. Jest handlarz, który robi nasz skuter. Polepsza wygląd, wstawia nowe części, na przykład, że skuter będzie szybszy. Także zbieramy wszystko. Tak, mały czasami, jak widać, kładzie się na plecy i durnia struga, ale to pomaga podczas akcji, jak na przykład on ma rozproszyć i tak się położy przed przeciwnikami, łapy do góry, cztery i coś tam, odgłosy, oni stoją nad nim, co się stało, co się stało? A on, a w dupę mnie pocałujcie, nic się nie stało, zaraz was kasujemy. No, to robi klimat. Jest druga winda, mamy przejście. Klimat tych Gwiezdnych Wojen jest nieziemski, żeby faktycznie to było lepiej zoptymalizowane, żeby to chodziło dużo lepiej. Ale to nie jest problem tej gry, to jest problem po prostu czasów. Takie powstały, dlatego faktycznie lepiej grać w gry kilkuletnie, a premiery tylko niektóre. No ta się nadaje na premierę, chociaż już krzyczą, że powinna być lepiej zoptymalizowana. Ja również też do tego się dołączam. Każde zakamarki robią swój klimat, tak jak tutaj przy tym wentylatorze. Zaglądamy również taki kawałek, nie? Takiej rury, ale ten dymek gdzieś, to wszystko oświetlenie robi robotę. Zaglądamy w każdą szczelinę, okay. Prawdę mówiąc. Wszędzie coś może być. A teraz musimy tamten wentylator zarygrować. Żeby to zrobić, jest potrzebny nam Reksio, który ma fenomenalne możliwości. Otwiera, ja strzelam! I świetnie. Idziemy dalej. W zasadzie zmieniłem format w następnych odcinkach chyba za dwa, jeszcze dwa będzie w tym formacie, ze względu na to, że nie w tych terenach tutaj takich jak tu, ale poza tymi terenami, gdzieś w roślinności, duże tereny, zalesienie i tak dalej, i tak dalej. Chociaż tutaj też potrafi gdzieś w niektórych rejonach dużo świateł, jakieś cienie, coś grzmotnąć. Ale jest pięknie. Myślę, że jeszcze z jedną, dwie aktualizacje muszą tutaj walnąć, żeby to było lepiej, prawdę mówiąc. I kupię tą gierkę na własność przy dobrej sumie. Ale nie wiem, czy nie na konsolę, na dużym OLEDzie, żeby w to sobie pograć. To wszystko w tym odcinku. Było niewiele, ale jesteśmy w bezpiecznym miejscu. W kolejnym, kolejne starcie. Do następnego. Gwiezdne Wojny. Cześć.